Światowy Dzień Wolontariatu obchodzili uczniowie zespołu szkół. Na gali w Auli Forum podsumowali swoje zaangażowanie w pomaganie innym. Galę rozpoczęto minutą ciszy poświęconą pamięci górników, którzy zginęli w kopalni Rudna. Od wielu lat kolejne roczniki uczniów z zespołu szkół w Polkowicach zaangażowane są w bezinteresowną pomoc innym. Ta idea przyświeca każdemu wolontariuszowi, a Światowy Dzień Wolontariatu był okazją do podsumowania działań, jakie przez lata podejmowali uczniowie zespołu szkół w Polkowicach. Do działań mobilizują nauczyciele, bo szkoła to nie tylko nauka, ale także wychowanie. Mamy naprawdę bardzo fajną młodzież ze względu na to, że oni są bardzo wrażliwi, tylko trzeba z nimi po prostu popracować, pokazać im ich możliwości. Oni nie zawsze wiedzą o tym, że mają ogromny zasób wiedzy w tej kwestii. Przede wszystkim myślę, że wynika to też z ich jakiejś takiej troszeczkę nieśmiałości, więc jeżeli są prowadzone działania w tym kierunku, a angażowanie ich do różnego rodzaju akcji, oni naprawdę są bardzo chętni, bardzo życzliwi, wręcz przychodzą sami później, dopominają się o pewne akcje i tak naprawdę mamy wspaniałą młodzież, która chce pomagać. Uczniowie chętnie włączają się w akcje pomocowe, a wiele ich było w ciągu minionych lat. Uczniowie pomagają zwierzętom w schroniskach, zbierając karmę i oczywiście pomagają ludziom. U nas na terenie szkoły chyba najbardziej takimi akcjami cieszącymi się wielkim zaangażowaniem jest właśnie zbiórka potrzebnych rzeczy dla Domu Samotnej Matki w Żarach, ponieważ była ona od początku bardzo mocno przeze mnie promowana. Dziękuję bardzo serdecznie dyrekcji za ogromne wsparcie, bo gdyby nie oni, nie miałabym możliwości wyjazdów tych do Żar. I po prostu wielka, wielka akcja promocyjna, plakaty, informacje różnego rodzaju na temat między innymi tych zbiórek. I możliwości są przeogromne, bo uczniowie nie tylko teraz, w tej chwili na dzień dzisiejszy już nie tylko uczniowie, bo również mamy też mieszkańców Polkowic, którzy wiedzą, że od lat u nas się taka akcja odbywa i przynoszą rzeczy po prostu na rzecz właśnie Domu Samotnej Matki. Więc to chyba jest taka największa akcja, która już została rozpromowana i która jest znana w Polkowicach, nie tylko w naszej szkole, ale chyba już w całych Polkowicach. Dom Samotnej Matki w Żarach to miejsce, które może liczyć na wsparcie polkowiczan od lat, ale pomaganie może mieć wymiar nie tylko materialny, stąd pomysły realizowane w zespole szkół dotyczące zbiórki krwi, czy od kilku lat współpraca z Fundacją DKMS i zachęcanie uczniów do stania się potencjalnym dawcą szpiku. Od kilku lat coraz częściej w przestrzeni publicznej słychać o wolontariacie i pomaganiu. Można nawet powiedzieć, że pomaganie stało się modne. I taka moda powinna trwać nieustannie, bo wyzwala w ludziach to, co w nich najlepszego. Myślę, że coraz bardziej jest to pomaganie w jakimś stopniu modne. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że promuje się więcej idei wolontariackich w mediach. Wcześniej na to niestety nie można było liczyć, gdzieś były te akcje pomijane, bardzo mało informacji się ukazywało. Natomiast w dniu dzisiejszym możemy śmiało chyba powiedzieć, że jest ich coraz więcej i ta wrażliwość w ludziach wypływająca z nich chyba sama z siebie, tak, staje się modna. Po prostu ludzie chcą pomagać. Mody jednak mają to do siebie, że mijają, a my chcielibyśmy życzyć wszystkim, dla których bezinteresowne pomaganie jest naturalnym odruchem, wytrwałości bez względu na upływający czas i mody.